Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, troszeczkę z przymrużeniem oka, ponieważ będę chciał zrobić pewnego Frankensteina z telefonu. Potrzebny on mi jest do streamów, a później, jak już będzie niepotrzebny do streamów, bo docelowo coś innego wiedzie, to przerobimy go na kamerę IR. Ale o tym później, w odcinku, więc zapraszam Was do oglądania. Dostałem telefon ledwie kiedyś. W nim był uszkodzony, jak widzicie, wyświetlacz. Gdzieś tam jest, no nie tyle uszkodzony, co popękany. Wymienialiśmy go kilkukrotnie, on ciągle pękał. Jakoś taki ten model był popękający. A druga kwestia, coś tam z anteną, zasięg był już słaby i tak dalej, więc dostałem kiedyś ten telefon i postanowiłem go wykorzystać dwojako. Póki co go chyba wykorzystam jako dodatkowego webcama albo coś w tym stylu, bo on miał dosyć fajny aparat, ten telefon. Więc, moi drodzy, muszę rozebrać go i zobaczyć, bo bateria jeszcze padła od tego, że on leżał z rok czasu w zimnej piwnicy. Po rozbiórce faktycznie okazało się, że bateria jest spadnięta. Tutaj mam fajne takie małe złącze jakieś SMD, więc ciężko byłoby to jakoś sensownie zrobić. Bateria jest całkowicie martwa, więc wyprowadziłem sobie już z niej dwa przewody. Całość działa, zobaczcie jak. Muszę to tylko odpiąć. To potrzebne, to się może jeszcze przydać. No nie mówcie mi tylko, że ona się przykleiła, dziadostwo jedno. Zobaczcie, tutaj mamy taki mały coś a la BMS-ik. Tu mamy wyprowadzenia z baterii, minus i plus. Nie wiem, czemu nie mogłem się pod nie podlutować. Jakaś paskudna taśma była. Próbowałem ją zedrzeć papierem ściernym, ale nic to nie pomagało. Więc wpiąłem się bezpośrednio jakoby w naszego BMS-a przewodami. Niezły Frankenstein się zaczyna z tego robić, co? Przekroje przewodów są jakie są, no bo tutaj nie mamy żadnych prądów do przeniesienia dużych. Na laborku to odpalałem tam przy odpalonym aparacie, no to względnie dochodziłem do 100 mA, więc to nie jest dużo. Tutaj, jak widać, jestem w ten sposób podpięty. Plus, minus i są dwa przewody. I teraz mój zamysł jest taki, żeby no to jakoś względnie zabezpieczyć sobie i te dwa przewody wywalić na tylną klapkę, a na tylnej klapce wrzucimy, o tutaj macie jakiś model, może jak to się nazywa do końca, nie wiem, jakiś ledwie. I zamierzam, moi drodzy, zrobić jakieś ambitniejsze ogniwo, więc damy z tyłu ambitniejsze ogniwo. W zasadzie mógłbym tą baterię wywalić, bo ona nawet jako bufor nie działa. No i w zasadzie może ją wywalę, no bo po co nam w środku? Nie wiem, zobaczymy, to jest jakoś najmniej istotne, czy ta bateria tu będzie, czy nie będzie. Jestem jednak na etapie pozbycia się tej baterii. A dlaczego nie wpinam się bezpośrednio plusem i minusem? Po pierwsze, mam tutaj kilka styków, jak widzicie, chociażby po ścieżkach. A po drugie, prawdopodobnie na tej płytce, znaczy prawdopodobnie, na pewno widzę, że są jakieś małe mikrokontrolery, gdzieś tutaj po prawej widziałem go. One mogą służyć nie tylko za ładowanie baterii, co też za jakąś weryfikację, czy tu jest może, nie wiem, oryginalna bateria czy coś, więc wolałem nie ryzykować i zostawić ten cały nasz BMS, nie tylko podając plus i minus, więc poza tym jest łatwiejsze, no bo tutaj takie dziwne wtyczki mamy. Więc teraz sobie muszę jakoś ładnie wyprowadzić, znaczy nie, to ma być Frankenstein, nie ładnie, po prostu muszę wyprowadzić na hama te przewody i zasilić to z pomocą przyjdzie. Baterie 18650.pe. Ale czym to zasilę, to jeszcze nie wiem. W sensie jakimiś bateriami pewnie od XH, ale jakimi to jeszcze nie wiem. O, tak wyobrażam sobie nową baterię. Ogniwa INR21740T. Normalnie one chodzą po 5 dych za sztukę, ale na baterii 18650 kupicie je znacznie taniej i dlatego właśnie użyję ich. Będziemy mieli pojemność baterii około 12 000 mAh, jeżeli dobrze mówię, ponieważ jedno ma 4000 mAh. Nie wspomnę o tym, jaki one wielki prąd przenoszą. Ale to nam akurat jest kompletnie niepotrzebne. Słuchajcie, to prawda, że robimy te typowego Frankensteina i to jest taka prowizorka, która pewnie będzie działała przez kilka lat, ale no wiecie, bezpieczeństwo bezpieczeństwem, więc termokurczkę na tego naszego całego BMS-a założyłem, to wszystko zaraz sobie wepniemy, wyprowadzimy przewody, zrobimy ogniwo i będziemy ładowali je za pomocą modułu TP. No w zasadzie wtedy będzie buforowo, no nie wiem, no TP trochę mało wydajne do tego. Może gniazdo DC zrobimy. Nie wiem, za coś wymyślimy. Ten otwór tutaj idealnie pasuje. I teraz trzeba po prostu zrobić do tego zasilanie. W sensie podpiąć tutaj zająki. Ładowane będą w zasadzie, tak jak mówiłem, modułem tym TP. Z tego co Tomek nawet mówił, on córce przerobił tablet i chyba tam jest 8 lająków i też to ładuje tym TP-kiem, więc
Długo się będzie ładowało, ale też mogę tego używać jako buforowej pracy, że tepek cały czas będzie podłączony, kiedy będę używał tego do streamów, czy coś w tym stylu. A to zasilanie się od razu przyda, po co do streamów? Po pierwsze buforowo, jakby prąd wyjechał czy coś, to wiecie, kamera będzie działała, trudno, że nie będzie internetu ani prądu, ale kamera będzie działała twardo, więc przekaz myślowy będzie do was szedł. Nie, tak całkiem na serio, to myślę o wywaleniu docelowo później stąd filtra podczerwonego, dorzucić tutaj właśnie taki naświetlacz bardzo duży, mam zawsze właśnie naświetlacz dużej mocy i z tego można zrobić właśnie fajną będzie kamerę. Dlatego tutaj robię właśnie takie większe zasilanie. Zgrzewam pakiecik i go tutaj zaraz zamontujemy. Zobaczcie, nasz pakiecik jest już zgrzany, zamontałem go taśmą izolacyjną. No i teraz trzeba go jakoś przymocować. Tutaj są dwie wersje, albo trytytka, bo to ma być, pamiętajcie, Frankenstein, to musi wyglądać też jakoś, czyli albo trytytka, albo wkrętem, nie no dobra, żartuję. Nie no, chyba na pasztet to przykleimy. Zobaczcie, bateryjka nasza jest jeszcze w ten sposób zrobiona, tu już jest do poprawienia, do końca izolacja, ale pamiętajcie, zaizolujcie sobie w ten sposób, żeby nie zrobić zwarcia, nawet jakby maksymalnie, no żeby to nie dało rady sięgnąć jedno do drugiego, plus do minusa. Widzicie, u mnie jest taka przerwa zrobiona, że nie ma opcji, żeby zwarcie tutaj zrobić. Też może za mało trochę tą szparkę, szczelinkę zostawiłem, ale musi na tyle wystarczyć. Jak Frankenstein to Frankenstein. No zobaczcie, nasz Frankenstein działa, aczkolwiek mamy 6% załadowania, baterie są, jak to baterie? Od XH się kupuje, są w stanie storage, czyli w bardzo dobrym stanie do przechowywania. Miały chyba 3,5 prawie voltów napięcia i nasz smartfon stwierdził, że to jest za mało. Zobaczcie, teraz je ładuje 5 amperów, a takie 3 ogniwa to raczej nie jest dużo, ale chodzi o to, że dla niego takie napięcie to było, gdzie jest ta ostrość, 6 voltów, 6%, przepraszam. Więc kurczę, dziwne. Więc powiem wam, że z jednej strony rozumiem to, no bo producenci w ten sposób wydłużają troszeczkę życie takiej baterii, ale z drugiej strony nie wykorzystują jej mocno w pełni. Myślałem, że one mają odcięcie na 2, no może nie na 2,8, ale tak myślałem, że na 3 może mają odcięcie. On w ogóle nie chciał zareagować. Już go rozbierałem i tak dalej, mówię, no co jest grane? Przecież w trakcie wyłączania tego telefonu odpiąłem raz zasilanie, mówię, czyżby on się zbrykował w ten sposób, już wipe'a próbowałem robić, no wipe nie działał, w sensie klawisz. I w tym przypadku klawisz power button i klawisz włączenia urządzenia i klawisz górny głośności nie działało. No mówię, no zbrykowałem telefon, koniec, no, podczas wyłączania. To się okazało po prostu, że jemu za mało było napięcia. Więc troszeczkę te pakieciki się podładują, to nie będzie dosyć szybkie. Na razie na Hama je ładuję laborkiem. Tutaj chwileczkę to podładowałem jeszcze, żeby nie było. Nasze zasilanie. Jeszcze moduł TP, który będzie doładował tydzień czasu. I gitara. Zobaczcie, troszeczkę się zagalopowałem, przecież ja wykorzystałem oryginalny moduł od tego naszego LED V. Mimo, że wywaliłem baterię, to przecież ja mogę ładować tą baterię normalnie z naszego USB. Tutaj już dałem TP-ka, już chciałem go podpinać. Mówię, ty, kreator, hello, co ty robisz? I TP-ka zostawię, może po prostu będę chciał kiedyś wykorzystać zwykłe USB mikro, to sobie wtedy podepnę go, nie wiem, w jakimś celu. Poza tym kozacko wygląda, pamiętajcie, to ma być Frankenstein, więc to musi wyglądać. Robi się tutaj pasztet specjalnie, to jest, tu pasztet, panie, elegancja Francja się robi, tutaj sznureczki, wszystko, git malina. O, i teraz zobaczcie, oczywiście nie możemy zwykłego USB-C podpiąć, tylko to musi być też na przejściówce, jako że to Frankenstein. I powinno zadziałać, nie sprawdzałem tego, ale dlaczego miałoby nie zadziałać? A? Ale co? A nie, dobra, działa. No i co, ładuje się? No i miód malina. Ciekawe jak tu włączyć fast charge'a. No ale miód malina! Elegancko działa. Frankenstein jak się patrzy. No i to jest bateria do smartfona, nie jakieś gówienne takie kanapeczki. Uff, niewiele brakowało, zapomniałbym o poprawnej izolacji naszego wszystkiego, to trzeba porządnie zaizolować, widzicie. Miód malina. O, tutaj trochę odchodzi, ale to tak ma być. Pamiętajcie, jak coś nie działa, to jest feature. Także mamy feature. No i dużo zaoszczędziliśmy, kamera nasza jest zdecydowanie, nasz telefon w zasadzie jest zdecydowanie lżejszy. Po tym jak wywaliliśmy tą zbędną, oryginalną baterię, po co ona tam była? No, teraz to od razu lżejsze jest. Jak malina, niech się ładuje.
Ile już procent jest? Ładuje się pół godziny. No już 8%! Jeszcze za dwa dni to się załaduje. No, także mamy już gotowe. Możemy schować do etui. Co jest? Jakieś do bani te etui robią. Nie mieści się? Chińskie dziadostwo. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek wam się podobał. Pamiętacie, że on miał być z przymrużeniem oka, także przerobiliśmy tablet na lajonki, prawdziwe, rzetelne lajonki, wysokorądowe, 12 tysięcy mAh. Ciekawe, czy któryś telefon oferuje w ogóle taką pojemność. Telefon, nie tablet, ani fablet. Także nie przedłużając, trzymajcie się, moi drodzy, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Napiszcie komentarz, jak wam się podobały takie z przymrużeniem oka troszeczkę filmy. Raz jeszcze podkreślam, jeżeli ktoś chce kupić ogniwa, bo często o to mnie pytacie, Petrzyńco Live, to baterie 18650.pl, pod spodem macie link. Ja się z wami żegnam, zasubskrybujcie, załapkujcie, na Facebooka wbijcie, Instagrama i do zobaczenia, moi drodzy, już niedługo. Hejka!